O wielkim szczęściu może mówić mężczyzna, który zasłabł podczas leśnej wycieczki. Pomogli mu dwaj młodzi harcerze. Od razu podeszliśmy, zapytaliśmy, co się stało. I w tym czasie żona pana dzwoniła wtedy na pogotowie. No, pan leżał bezwładnie, więc pomogliśmy mu wstać. Daliśmy wody, pan się napił. Zwłocznie informacja ta dotarła do dyspozytorów medycznych, no, którzy podjęli tutaj działania, pracowali się z górskim ochotniczym pogotowiem ratunkowym, jak też z nadleśnictwem. Dyspozytor wspomógł się tutaj pomocą zastępu Państwowej Straży Pożarnej. Na miejsce szybko przybyła karetka. Niestety nie mogła dojechać bezpośrednio do poszkodowanego, ponieważ natrafiła na zamknięty szlaban. Około 500 metrów ratownicy przybyli pieszo. Harcerze, widząc to, wzięli sprawy w swoje ręce. Zadzwoniliśmy po właściciela zamku, żeby czy dałoby się, żeby przyjechał i otworzył szlaban, by umożliwić karetce przyjazd do poszkodowanego. No, duma rozpiera po prostu. Wczoraj ten telefon był potrzebny, bo dzięki niemu udało się otworzyć szlaban, wezwać pomoc. Jeśli chodzi o postawę 14-latków, to naprawdę należy im się medal za to, jak się zachowali, w jaki sposób współpracowali z zespołem, ponieważ byli chętni pomóc przy pacjencie, przy jego zaopatrzeniu, transporcie, do ambulansu. Nie czuję się bohaterem, żadnych wielkich pochwał nie oczekuję. Sytuacja ta wyglądała groźnie, tym razem jednak zakończyła się szczęśliwie. Warto przeanalizować działania systemu numeru 112. Dobrze by było, żeby numer ten nie odbierał dyspozytor gdzieś w Legnicy, tylko żeby była to lokalna osoba, która zna nasz trudny, bo górski teren. I w takich rejonach jak nasze, czyli lasy górskie, prosimy o kontakt jak najszybszy właśnie ze służbami leśnymi i z GOPR-em. Polecam gorąco wyposażyć się w aplikację o nazwie Ratunek. Aplikacja ta, wysyłając sygnał do operatora, wysyła jednocześnie nasze położenie w GPS-ie, niezależnie od nas, więc bezpośrednio zgłasza naszą pozycję. Postawa młodych harcerzy jest godna naśladowania. Jednak przed wyjściem na wycieczkę warto także zaopatrzyć się w aplikację Lasów Państwowych.